Witam. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę Sanvitalia rozesłana. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Sanvitalia rozesłana, polegnatka, jest to roślina jednoroczna należąca do rodziny astrowatych. Jej naturalnym siedliskiem, skąd pochodzi, jest Meksyk. W Polsce zyskuje coraz większą popularność. Jest to bylina wieloletnia odporna na mróz. Posiada silnie rozkrzewiony pokrój o zwisających pędach, które osiągają do 30 cm długości. Z kolei jej liście przybierają drobną, jajowato-lancetowatą postać i ciemnozieloną barwę. Co więcej, są gęsto osadzone na owłosionych pędach. Walorem ozdobnym Sanvitalii są jej intensywnie żółte bądź pomarańczowe kwiaty. Sanvitalia rozesłana najlepiej rośnie w ciepłym i słonecznym miejscu na przepuszczalnej, umiarkowanie żyznej glebie o odczynie lekko kwaśnym. Jeśli polegnatkę przestawimy do cienia, jej pędy staną się wydłużone oraz słabe. Roślina wymaga systematycznego podlewania. Sanvitalia źle znosi zarówno przesuszenie, gdyż wtedy może szybko zwiędnąć, jak również przelanie. Ponadto potrzebuje regularnego nawożenia płynnym nawozem. Sanvitalia rozesłana kwitnie od czerwca do października. Bylina znalazła szerokie zastosowanie ozdobne w skrzyniach i wiszących pojemnikach dekorując tarasy, a także balkony. Wykorzystuje się ją na kwiatniki, obwódki oraz do pojemników. Ponadto, idealnie prezentuje się na skalniakach czy też wzdłuż alei. Roślina może również służyć jako wypełniacz pustych miejsc po wiosennych roślinach cebulowych.